Podstawy negocjacji, podejście praktyczne. Poznamy dzisiaj cztery pojęcia dotyczące zawodowych negocjacji, które są znane na całym świecie, a wśród no, nie tylko negocjatorów zawodowych, ale osób, które po prostu mają wiedzę na temat negocjacji. Dwa z nich to pojęcia międzynarodowe, czyli nawet słownictwo, które poznamy w języku angielskim będzie aplikowało w różnych kulturach, będzie zrozumiane. Mówię tutaj o czterech pojęciach. Najbardziej znane pojęcie w negocjacjach to batna. Drugie to zołpa, następnie punkty odejścia, czyli reservation values oraz anchoring, czyli kotwiczenie. Przejdźmy do rzeczy. Wyobraźmy sobie, że obrodziło drzewo u Marty, drzewo czereśniowe, tak, że Marta ma nadwyżkę 100 kilo czereśni, z którymi nie ma co zrobić. Najadła się czereśniami, roznała znajomym, rodzinie, ale te 100 kilo czereśni, no nie chce ich wyrzucić, żeby się zmarnowały. Więc doszła do wniosku, że. Przekaże te czereśnie do domu dziecka, ale zastanowiła się i doszła do wniosku, że nie wszystkie dzieci lubią czereśnie, więc postanowiła zamienić te czereśnie na pieniążki, czyli postanowiła je sprzedać. Poszła do hurtowni i to, co się wydarzyło, w hurtowni dowiedziała się, że tam uzyska 4 zł za kilo. Pomyślała sobie, to trochę mało. Może mogę to sprzedać za więcej, żeby te dzieci dostały więcej pieniążków. Pomyślała sobie, pójdę na targ. Na targu postaram się sprzedać za większą sumę pieniędzy. Pytanie brzmi, a za jaką? No logiczne jest, że jeżeli chcę na targu sprzedać lepiej, czyli interesuje ją praktycznie wszystko powyżej 4 zł, bo jej alternatywą jest hurtownia, czyli tam otrzyma 4 zł. Wyobraźmy sobie teraz. Pawła, no tutaj mieliśmy Martę, wyobraźmy sobie Pawła, który chce poprosić swoich dziadków o to, żeby z czereśni zrobili konfitury, przetwory, kompoty. A chce, aby ich o to poprosić, chce ich o to poprosić, bo wie o tym, że oni chcą się czuć potrzebni. Myśli sobie, 100 kilo to nie jest za dużo na ich dwójkę, bo jeszcze yy, dziadzio i babcia czują się yy, bardzo dobrze. W związku z tym kupi im te 100 kilo czereśni i poprosi ich o to, aby zrobili różnego rodzaju przetwory, kompoty itd. itd. W związku z tym Paweł poszedł do sklepu i sprawdza, co się dzieje w sklepie, a sklep mówi. 8 zł. Myśli sobie, a może mogę kupić gdzieś taniej. W związku z tym decyduje się i idzie na targ. Co go interesuje na targu? No, jeżeli 8 zł to jest to, co dostanie w sklepie, to na pewno interesuje go wszystko, co uzyska poniżej 8 zł. Czyli jeżeli kupi za 7, to już jest lepiej. No, jak kupi za 6, to jeszcze lepiej. A 5 to już w ogóle. Yy, yy. Radość ogromna. Pytanie brzmi, co to jest te 8 zł dla Pawła i co to, jest te, to co są te 4 zł dla a, Marty. No to, są, to jest pewna granica. Jeżeli nie uzyskają sumy wyższej w przypadku Marty, a w sumy niższej w przypadku Pawła niż te liczby, to wstają od stołu i idą realizować inny plan. Bo ten się nie udał, jeśli chodzi o plan na targu. Pytanie brzmi, patrząc na ten rysunek, czy dogadają się? No popatrzmy się. Od razu widzimy, że linie, te ukośne linie się nachodzą. Czyli, i tu jest to pierwsze z tych czterech pojęć, zołpa jest pozytywna. Co to znaczy? Co to jest zołpa? Zołpa to zone of possible agreement. Co przetłumaczymy na strefę możliwego dogadania się, czyli możliwego układu, który negocjujemy. Jeżeli zupa jest ujemna, to znaczy te linie się nachodzą. Kiedyby to było możliwe. No wyobraźmy sobie teraz teoretycznie, że owszem yy, 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 Marta chce yy, sprzedać, ale chce sprzedać za więcej niż 9 zł. Czyli wtedy ta linia narysowana przez Martę byłaby tu. Tu jest 9 zł i on by interesowało wszystko powyżej. A Paweł chce kupić poniżej 8 zł. Jak widzimy, ten obszar tak jest pusty ja teraz zarysowałem go czerwonym kolorem ale ten obszar jest pusty czyli zupa jest ujemna a w przypadku naszej Marty i naszego Pawła jest dodatnia czyli pytanie brzmi czy jest szansa że się dogadają oczywiście że jest a więc poznaliśmy pojęcie zupa. No ale teraz wyobraźmy sobie, że Marta jest osobą, która mówi tak. No nie tylko, że ja chcę sprzedać, i to jest ten pierwszy parametr, czerwona kropka oznacza jeden z parametrów, ale dodaję jeszcze drugi parametr. Ja nie chcę sprzedawać po kilo, po 2 kilo, tylko chcę sprzedać po 20 kilo minimum. Nie chce się rozdrabniać, no bo ona na co dzień nie handluje na tym targu, nie chce, nie, nie chce tam y, 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 bawić się w to wszystko. W związku z tym jej drugim parametrem to jest minimum 20 kg. Może postawić jeszcze jeden parametr przed kupującym może powiedzieć odbiór klienta. Czyli, jeżeli ktoś kupuje, to ona nie zawozi, nie zanosi sam sobie klient bierze tam z tego placu, z tego targu. Są trzy parametry. I teraz. Wyobraźmy sobie, że Paweł mówi, ja oczywiście chcę za mniej niż 8 zł, czyli granicznym parametrem jest 8 zł, ale oprócz tego ja chcę, aby mi dostarczyć to do babci i dziadzia. Dostawa. Tak? Jeżeli tak, tak jest, to te parametry można mnożyć. Na przykład może powiedzieć, proszę mi to zapakować w paczki pięciokilogramowe i tak dalej, i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę teraz na jedną rzecz. Jeżeli mamy jeden parametr, tylko cenę, no to wtedy jest być albo nie być. No bo jak Marta otrzyma propozycję niższą niż 3,5 złote, a przenosi się do hurtowni. Paweł, jak uzyska propozycję wyższą niż 8 zł, przenosi się do sklepu. Ale popatrzmy się teraz na taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że Marta zakłada, że klient sam będzie odbierał ale klient przychodzi i mówi, zapłacę pani 7,5 zł. A ona myślała, że jeżeli, bo się też zorientowała, że w sklepie jest, sprzedają się za 8 zł, jeżeli jest na targu, ludzie tam troszeczkę płacą mniej, w związku z tym myślę, że dostanie 5,5, może 6 zł, a ktoś 7,5, ale stawia warunek. Ale proszę mi zawieść to na mojej babci dziadzie. No dla niej 100 razy, Załóżmy, że przewidwa, że dobrą ceną byłoby 6 zł, zostaje 7,5, 150 zł. Jest warte to, żeby ładować do samochodu i zawieźć 5 ulic dalej do, do babci i dziadzia Pawła. Czyli popatrzmy się, jeżeli mamy kompleksowość parametrów, jeżeli mamy kilka parametrów, może się zdarzyć, że w czasie negocjacji zmienimy zdanie. Z tego powodu, że jeden parametr jest na tyle dobry, że racjonalizuje zgodę na zmianę drugiego parametru. Tak się nie musi dziać, ale tak się może dziać. Dlatego czym więcej parametrów, tym większe możliwości żonglowania tymi parametrami, w związku z tym większe możliwości dopasowania się do sytuacji kontrpartnera drugiej strony. Oczywiście, że to może komplikować nasze życie, ale też może nam ułatwiać, bo dzięki temu łatwiej odnaleźć sytuację, w której jedna i druga strona powiedzą, zgadzam się. Te czerwone punkty, które rysowałem, mają swoją nazwę. To są tak zwane punkty. Punkt, może nie punkty tutaj akurat zapiszę, bo to jest jeden punkt, odejścia. Co to jest? Po angielsku nazywa się to. O, przepraszam, chyba zjadłem. Yy, zjadłem odejścia literkę. Fajnie. Punkt odejścia to reservation value. Reservation value. Ok? I teraz to jest punkt odejścia. Zastanówmy się teraz nad jedną sprawą. Jeżeli ktoś zaoferuje Marcie 3 złote i nie znajdzie się nikt inny, kto zaoferuje więcej niż 3 złote, co zrobi Marta? No, w tym przypadku Marta powie. Nie zgadzam się. Wstaje od stołu negocjacyjnego, czyli wycofuje się z tego targu. I co zrobi? Pytanie brzmi, jaka jest jej najlepsza alternatywa? No, ona już wie, że może dostarczyć czereśnie do dzieci, do domu dziecka. Może sama zostawić te czereśnie i próbować je konsumować. Może sama robić przetwory. Może rozdać sąsiadom, może nie tym najbliższym, bo już rozdała, tylko tym dalszym. Może rozdać rodzinie cokolwiek. Może wyrzucić te czereśnie do kosza. No, nie chcielibyśmy prawdopodobnie, ona też nie. Ale istnieje najlepsza alternatywa z nich wszystkich. To jest to, że jednak sprzeda w sklepie za 4, przepraszam, nie w sklepie, tylko w hurtowni za 4 zł i dostarczy 400 zł dzieciakom zrealizuje swój cel w jakiś sposób. Uwaga! Ta najlepsza alternatywa to hurtownia. Często w skrócie mówi się, że najlepszą alternatywą, czyli batną, to jest właśnie batna, jest te 4 zł gdyby się nie dogadała, ale oczywiście to nie jest 4 zł, bo 4 zł to jest punkt odejścia, ale tak się w skrócie mówi, bo dla niej batną jest hurtownia. I teraz pytanie brzmi, a co to jest batna? Best alternative to the negotiated agreement. Batna. Najbardziej znane pojęcie i też słowo w negocjacjach. Dla Pawła, co będzie batną? To oczywiście sklep. A punktem odejścia, tym inicjalnym, cena 8 zł. Pytanie teraz brzmi, co zrobi Marta, kiedy ustawi swoje czereśnie na targu. Jest godzina 8. Myśli sobie tak... Hmm. No, wiadomo, że chce sprzedać za jak największą sumę. Zorientowała się, że w sklepie kosztują 8 zł, myślę, że takiej sumy nie, nie, nie uzyska. Więc mówi tak, chciałbym to sprzedać za 6 zł, to byłoby naprawdę świetnie, ale na początku powiem 7, żeby mieć czego opuścić, żeby mieć czego stargować. Tego typu negocjacje w języku angielskim mają swoją nazwę. To jest haggling, czyli targowanie się. Przeciąganie linii. I teraz. Jeżeli Marta w tym momencie wie, że 6 byłoby wspaniale, ale na początku powie 7, trochę więcej, żeby mieć tutaj pole manewru, to w tym momencie to, co Marta robi, to jest anchoring, czyli zarzucanie kotwicy i. Ups, zielony kolor, zarzucanie kotwicy, czyli Marta mówi 7 zł. 7 Dlaczego? Bo fajnie było sprzedać za 6. Ale pytanie, a jak się jej nie uda sprzedać za sześć, bo nikt jej nie zaoferuje, to sprzeda za 5? Tak. Natomiast przy czterech już, no, jak już będzie koniec y, y, targu, już wie, że nie sprzeda, no może ktoś zaoferuje 4, to sprzeda tylko dlatego, że już jej się nie opłaca wracać i tracić czas do hurtowni. Ale wiadomo, y, o co chodzi, jeśli chodzi o liczbę 4. No ale teraz popatrzmy się na taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że Marta tak pomyślała, że powie 7 zł na początku, żeby startować do 6, ale zanim to powiedziała, przyszedł Paweł. I Paweł mówi do Marty następującą rzecz. Proszę pani, piękne czereśnie. Dam pani dobrą cenę, bo się orientuje, co się dzieje na rynku. Proponuje pani 4,5 i pół złotego. Marta słyszy? 4,5 zł, a ona chciała powiedzieć 7. No przecież teraz nie powiem 7, bo to jest a facet wygląda, że się zna. To jest też klient. Hmm. co najprawdopodobniej zrobi? No już nie powie 7, tak jak zamierzała, tylko powie: Wie pan, no, ja tak naprawdę to chciałabym sprzedać za 6 zł. Czyli ona zbliży się do tego swojego najlepszego yy, założenia. Najlepszego, bo 6 to było najlepsze założenie, bo nie sądziła, że sprzeda za 7. Ale jeżeli ona już powie 6, no to już wiadomo, że przy pewnych naciskach będzie o wiele trudniej utrzymać tą szóstkę i ma ogromne szanse na to, że druga strona powie no proszę pani no to zgódźmy się na to, że będzie 5. No to wtedy ona powie 5, czyli druga strona już uzyska coś. Pytanie brzmi, kiedy będę wiedział, wiedziała, że mogę się zgodzić, nie zgodzić i tak dalej. Wszystko jest funkcją znajomości rynku, znajomości tego, co się dzieje dookoła. Jeżeli ja nie mam rozeznania, to jestem jak dziecko we mgle. Ktokolwiek mi cokolwiek powie, Mogę temu ulec. I jeżeli ktoś zarzuci tą kotwicę zdecydowanie, to nas wybija z naszej kotwicy. Dlatego głównym przekazem tego filmu nie jest tylko to, że poznajemy pojęcia. Pojęcie anchoringu to jest to, które żeśmy poznali. Batne mamy tutaj i batne mamy tutaj. Równoległym głównym przekazem tego filmu jest zasugerowanie następującej kwestii. Jeżeli chcesz podejść do negocjacji zawodowo, zadaj sobie najpierw pytanie: czy wiesz, jaka jest twoja batna? Czyli jaki jest twój punkt odejścia lub punkty odejścia i jaką masz alternatywę, jeżeli wstaniesz od stołu? Jaką ma druga strona batnę? Wiesz czy nie wiesz? Warto przewidzieć, zorientować się, założyć, przemyśleć, może zdobyć jakąś informację. A po co ci to jest potrzebne? No, po to, żeby wiedzieć, z jakiego punktu wychodzi druga strona oraz czy ta zupa jest pozytywna, jaka ona jest. Jeżeli ja zastanawiam się nad tym, jaka jest zupa, jaka jest batna, jakie są moje parametry, zmusza mnie to do sprawdzenia wielu rzeczy. I to jest właśnie to przygotowanie. No i kolejna sprawa. Ostatnie pojęcie anchoring, czyli kotwiczenie, też jeżeli położymy to hasło na stole, to ono wymusza na nas odpowiedź na pytanie, od czego zacząć. Co zrobię, kiedy druga strona wyjdzie z takiego, a nie innego punktu? Oczywiście tutaj potrzebne jest przewidzenie pewnych scenariuszy, najprawdopodobniej, bo najczęściej nie będziemy mieć dokładnych informacji dotyczących drugiej strony. A więc pamiętajmy o jednej kwestii. Założenie jest takie: 50% negocjacji powinno odbyć się zanim się rozpoczną. Co to znaczy? Jest to pewna przenośnia jednego hasła. Przygotuj się, przemyśl sprawy, poznaj rynek, uwarunkowania, a przede wszystkim pomyśl o tym, co ty chcesz. Idziesz kupić samochód? Nie przemyślisz tego, nie wiesz do końca jaki, ile chcesz wydać, ale pomyślisz sobie, no fajnie było, tak około 60 tysięcy, no bo na 120 mnie nie stać. I nagle lądujesz na tym, że kupujesz samochód za 89 tysięcy, dlatego że ktoś jeszcze zaoferował ci rozłożenie na raty, ta rata nie wychodzi taka tragiczna, no bo cię stać miesięcznie wciąż. W związku z tym ktoś ci jeszcze coś oferuje, i ty się decydujesz na to i nie zauważasz, że cena samochodu jest 94, a powiedziałeś na początku 60 powiedziałaś. I później jest tak zwany szok pozakupowy, wyjeżdżasz za bramę od dilera i nagle się okazuje, zaczynasz myśleć, albo najczęściej następnego dnia, co ja zrobiłem, co ja zrobiła. Jeżeli parametrem będzie na przykład granica 70 tysięcy, to pytanie brzmi, jaka jest Twoja bacna? Alternatywą może być pojechanie do innego dealera. No ale jeżeli nie znasz rynku, a ten sprzedający dealer powie ci: To jest świetna cena, lepszej pan pani nie uzyska. No to nie powiesz dziękuję, i nie pójdziesz do dealera innego szukać takiej opcji, najprawdopodobniej, no bo nie znasz rynku, i jak ten sprzedawca jest dobrym, przekonywującym sprzedawcą, no to wtedy zrezygnujesz. Dlatego przygotuj się. Dlatego do negocjacji przygotuj się solidnie. A dzisiaj otrzymałeś, otrzymałaś pewne pojęcia, narzędzia, które ci w tym pomogą. Zależy ci na rozwoju kompetencji Twoim lub Twoich pracowników? Chcesz nie tylko poznać teorię, ale także umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce? Marzą ci się zajęcia, które nie zajmują całego dnia? A są równie albo nawet bardziej skuteczne? Mam coś, co cię zainteresuje. Kliknij poniżej i poznaj szczegóły programów abonamentowych. Niezależnie od działu i od zajmowanego stanowiska, znajdziesz tu coś dla siebie. Zapraszam.